co wam mogę powiedzieć? No, życie naukowca jest życiem ciągłych zmiennych. Raz jest to, raz jest tamto, raz się nagrywa odcinek, a potem pije się kawusie. Siemanek do wszystkich, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Ja jestem oczywiście Szczypson, a ty jesteś widzem, który jeszcze nie zostawił łapki w górę, co mi się mega, ale to mega nie podoba. No po prostu to jest karygodne wręcz, to jest... Ja wychodzę, ja nie będę w ogóle nagrywał, jak łapki nie ma. Nie. Już zostawiłeś? No to w takim razie, jak już zostawiłeś łapkę w górę, to witam cię bardzo w kolejnym odcinku na tym kanale. Ja jestem oczywiście Szczypson, jesteśmy oczywiście na Palionowie jak zwykle, prawda? To jest już tradycja na tym kanale wręcz prawie, no chociaż czasami jesteśmy jeszcze na Among Usie. Aczkolwiek ostatnio postanowiłem, że będę Among Usa wrzucał na mój kanał Szczypson Plus, więc tam zachęcam, żebyście wszyscy wbili tam po prostu, bo tam będę wrzucał. Oczywiście, no nie regularnie, bo jak ja bym robił regularnie dwa kanały, to już w ogóle byłoby święto narodowe, normalnie święto niepodległości. No i chociaż było ostatnio, więc no, wszystkiego najlepszego z okazji niepodległości, Polacy. Dobra, w każdym razie, słuchajcie, jesteśmy w Palionowie, słuchajcie. No i tak, mamy książkę, w której musimy zdobyć odpowiednie składniki do tego, żeby stworzyć Venomix, ponieważ to jest coś, co ponoć pomoże nam walczyć z tymi, których najbardziej się boimy. Ja sam jeszcze nie wiem w ogóle, o co chodzi, z kim będziemy walczyć, nie wiem, totalnie, ale musimy po prostu. Tu, jak widzicie, zrobiłem jeszcze jedną bardzo fajną rzecz. I uwaga, już wam tłumaczę, co to jest. Uwaga, tu się wchodzi, jak widzicie, tu są tory. Jak myślicie, gdzie te tory prowadzą? Macie rację. Dobra, macie rację, znaczy nie wiem w sumie co odpowiedzieliście, ale to nieważne. Te tory właściwie prowadzą do Palionowa, tam tędy można sobie popłynąć i, znaczy popłynąć, Boże, pojechać, bo na torach się jedzie, można sobie pojechać i dostać się bezpośrednio do mojego domku. Co wam pokażę dzisiaj, bo prawdopodobnie tam pójdziemy, chociaż... Nie wiem, może tak, może nie. W każdym razie musimy zdobyć jak najwięcej rzeczy. Ja już wam pokazuję, co ja już mam, ponieważ ja troszkę przed odcinkiem pograłem. W sumie to niewiele pograłem. Po prostu jedyne co zrobiłem to ten tunel i jedyne co zrobiłem to jakby dałem do skrzynki to co już wiem, że na pewno mamy. I tutaj jest ta skrzynka. W ogóle nie powinienem je trzymać na zewnątrz. No ale dobra, w każdym razie mamy tak. Mamy, już wam czytam to co trzeba było mieć. Mamy wodę, mamy łzę gasta i mamy kryptonitę. Ustawiłem to po kolei, tak żeby było. Czyli tu nam brakuje Wither Rose. Tu nam brakuje Oka Endu i na końcu mamy Venominium, które w ogóle, szczerze wam przyznam, w ogóle nie wiem co to jest, więc koniecznie napiszcie mi w komentarzu. Ja z tego co tam czytałem pod komentarzami, to ponoć mówicie, że Dave to ma niby, tyle tam co zobaczyłem, niewiele udało mi się odczytać, znaczy niewiele komentarzy zdążyłem przeczytać, ponieważ miałem wyrzeczy na głowie, między innymi streamy na Twitchu robię, więc zachęcam bardzo serdecznie. Wczoraj wieczorem był stream, dzisiaj rano też był stream, więc w sumie warto być, żeby po prostu coś tam pooglądać ze mną, pograć sobie w gierki. Oczywiście chciałem bardzo zaznaczyć to, że nie gram tam w gry typu Minecraft po prostu, tylko sobie tam gram w na przykład Wiedźmina sobie gramy, albo w League of Legends, więc zapraszam, jeżeli ktoś chce po prostu ze mną posiedzieć, miło spędzić czas, no to tam właśnie, prawda, można. Tylko proszę nie zadawać głupich pytań, proszę, bo ja nienawidzę głupich pytań. Takich między innymi jak kogo lubisz bardziej, Paliona czy Dave'a, no bo na to pytanie nie da się odpowiedzieć, dobra? Dobra, w każdym razie słuchajcie, w dzisiejszym odcinku postanowiłem, że musimy zdobyć jakąś kolejną rzecz z tych, które tutaj są, żeby w końcu móc zrobić to Venominium. Niestety jestem dzisiaj sam, ponieważ mój klon, no nie może, rozchorował się tam gdzieś leży, więc nie może dzisiaj niestety, no to nie da rady, żeby był na odcinku, więc musimy dzisiaj sobie dać radę sami. Oczywiście łyk kawusi. Możecie napisać, kto, prawda, lubi kawę, ja jestem mega fanem kawy. Dobra, w każdym razie, słuchajcie, musimy zdobyć dzisiaj, na dzisiejszy odcinek, co ja bym mógł dać na dzisiejszy odcinek? Oko Endu, to jest ciężkie do zdobycia, potrzebujemy perłę i ten płomień, żeby zrobić jedno Oko Endu. To Venominium to ma niby day, więc będziemy musieli się włamać do niego, ale to może nie dzisiaj. No i Wither Rose. Ej, czekajcie. Pamiętam, że kiedyś na Palionowie, znaczy wy tego nie widzieliście, bo wam tego nie pokazałem, ale kiedyś na tym Palionowie, który jest pod tą kopułą, tam w swoim domku na dole zrobiłem coś takiego jak takie miejsce, gdzie postawiłem, jak to się nazywa, kurczę, skaczę na tych flakach ciągle, postawiłem piasek dusz i na tym piasku dusz zasiałem nasiona specjalne, które dostałem od...
nie wiem od kogo ja to dostałem, po prostu nagle je miałem po prostu i zasiałem te nasiona na tym piasku dusz i liczyłem na to, że coś tam wyrośnie i w sumie totalnie o tym zapomniałem i nie wiem, czy w końcu coś tam wyrosło, czy nie, więc w sumie, jeżeli to była właśnie ta widerowa róża, no to jesteśmy uratowani, ale jest jeden mały problem, nie mam stroju, żeby tam wejść. Ale czekajcie, zobaczę czy na dole, bo ja kazałem mojemu klonowi ostatnio zrobić taką specjalną miksturę, która będzie odpowiadała za oddychanie pod wodą i oddychanie w miejscu, gdzie jest radiacja, więc jeżeli on to zrobił, to gdzieś to tutaj powinno być. Ja tam nie mogę wejść, bo nie mam jak to zdezynfekować, ale może on to zostawił gdzieś na zewnątrz, bo powiedziałem, żeby to zrobił. tu niestety nie ma. Co tu się jest? Dobra, bierzemy to. Tak, jest mikstura oddychania pod wodą. Ej, dobra, no to koks. To w takim razie, jeżeli to wypijemy, ile to ma czasu? 3 minuty. Mamy 3 minuty na to, żeby wejść pod kopułę i wyjść. Jeżeli nie zdążymy, mamy problem. Więc lecimy pod kopułę w takim razie teraz i zobaczymy, co tam się stało z tymi nasionami. Czy faktycznie wyrosła ta widerowa róża, czy nie. Jestem mega ciekaw, naprawdę. Ej, krówka, proszę. Dlaczego ty mi to robisz? No dobra, nie mam serca cię wyrzucić, ale dlaczego tu nie ma żadnych łódek? Tam kolejna krowa chyba, która próbowała sobie, prawda, popłynąć gdzie niegdzie, ale... Kurczę, przecież tu nawet nie trzeba mieć tych łódek. Dobra, tu jesteśmy w stanie między tymi flakami się przedostać, ale dobra. Lecimy za pomocą tej łódki w takim razie do... do Palionowa. Dobra, przepraszam, musiałem sobie kasznąć. Strasznie mam sucho w ryju. Dobra, nieważne, lecimy w tamtą stronę, chyba było Palionowo. O, jeny... Moje gardło. Ej, dobra, no to jest blisko w sumie, no to spoko, to jesteśmy już tuż. W sumie polecę tam chyba flakiem, bo... Kurde, czekajcie, aż muszę herbaty się napić. O! Straszne uczucie, kiedy coś tutaj tak zajdzie w gardło. Dobra, nieważne. Jesteśmy już na wyspie, tu musimy pamiętać, żeby tutaj w tą stronę wrócić. I lecimy tuż pod samą kopułę. Jezu, jak ja tam dawno nie byłem. Ja w ogóle nie wiem, co się tam pozmieniało. Czy tam się w ogóle cokolwiek pozmieniało. Jeżeli tam się coś pozmieniało, no to mega dobrze. I właśnie jestem ciekaw, jak... O kurczę. Jestem ciekaw, jak właśnie ta radioaktywność, która tam jest, wpłynęła na tą widerową różę. Na ten nasiona, które tam zasadziłem. No mam nadzieję, że to była widerowa róża. Dobra, zamknij to. Tu. To, kurczę, to ja zawsze... Tekstury się bagują, można przejść przed tym i tak dalej. Dobra, czekajcie. I tak się zdezynfekujemy chyba. No bo czemu by nie, ale wypijemy jeszcze to. Dobra, mamy 3 minuty na to, żeby dostać się do mojego domku. Zabrać to, co tam jest, jeżeli tam cokolwiek jest potrzebnego. Przeszukać skrzynki, może akurat widerową różę będę miał w jakiejś skrzynce po prostu. No i dzięki temu może nam się uda przetrwać. Dobra, jak widać nic mnie nie bije, jest wszystko okej. Prawda, mam to oddychanie pod wodą, wszystko działa, jest wszystko super. Dobra, zobaczmy, co my tutaj mamy. Czy jest tutaj gdzieś widerowa róża? Wither Rose. Ja tutaj coś miałem w tych skrzynkach kiedyś, ale... To były stare czasy bardzo, no jak widać nic tutaj za bardzo nie ma. Ale dobra, zejdźmy na dół. To było gdzieś na dole zdecydowanie. Gdzieś w tym magazynie to tam zrobiłem. Tam chyba na wprost od razu od wejścia. Za ścianą to było w ogóle, więc dlatego nikt o tym nie wiedział. Tutaj za tą skrzynką chyba, tak mi się wydaje, że to tam zrobiłem. Dobra, uwaga, chwila prawdy, czy tam jest widerowa róża? To jest, uwaga, wielkie pytanie. Uwaga, 3, 2, 1. Jest! Wyrosła! Wyrosła, dobra, no to mega koks. Tylko musimy to zabrać, tylko to jest to, że jak to rozwalimy, ja nie wiem jak ta widerowa róża zareaguje, ale dobra, rozwalimy to z tej strony. Działa, weźmy to. Dobra, weźmy razem z piaskiem dusz, może to trzeba tam będzie zasadzić gdzieś. Więc zasadzimy to tam, czekajcie, ja to zamuruję, żeby nikt nie wiedział, że ja tu coś takiego miałem. Dobra, i szybko lecimy stąd, ile mamy czasu? Minuta 40, o nie, szybko. Nie możemy się tu rozklejać za bardzo nad tym. Musimy jak najszybciej się stąd wydostać. Czekajcie, gdzie tu jest wyjście? Tu. Już zapomniałem, jak to ten domek wygląda, ale no nie wiem, ten domek taki był super, naprawdę mi się tak podobał ten dom, to co tutaj mieliśmy i musieliśmy się stąd wynieść, no to jest przecież jakiś, to jest przecież przykre, jak to tutaj musieliśmy wszystko porzucić, bo ta radioaktywność jest i ona dalej tutaj jest prawdopodobnie, w sumie przydałoby się to zbadać w sumie, no bo może już nie ma, ale w sumie i tak już się osiedliliśmy tam, nie ma za bardzo po co tutaj wracać. Dobra, rozwalmy to, dezynfekcja, zdążyliśmy, mamy jeszcze minutę, na spokojnie, ale zamykamy to, mam nadzieję, że nie zacznie mnie nic bić po tym, jak ja już wrócę z powrotem. Mamy widerową różę, to jest najważniejsze, więc w sumie wszystko jest w należytym, prawda, porządku, jakby to powiedział. Nie wiem, kto by tak powiedział, szczerze mówiąc, ale dobra, nieważne, czekajcie, lecimy tam. Wrócimy z powrotem, ja bym tą widerową różę już tam zostawił. I mamy jeszcze do znalezienia tylko oko Endu i ten...
I to Venominium. No Venominium jest dziś u Dave'a, więc pewnie oko Endu to już tak ogarnę poza odcinkiem z tego powodu, że to będzie trzeba pójść do Netheru. To by było strasznie dużo roboty, strasznie dużo roboty. Na to nie ma czasu na odcinek. Na odcinku tylko tutaj tą różę ogarniemy i... O, tutaj już widać taką odległość, widać już ten całą wyspę Klona. No wyspa Klona wygląda pięknie. Szczerze wam przyznam, wyspa Klona jest jedną z ładniejszych wysp tutaj na tym Palionowie. Mi się ona mega, ale to mega podoba. Dobra, ale to nie o to chodzi, musimy popłynąć teraz do mnie. Zasadzić tą Witherową różę gdzieś tam w tym laboratorium. W ogóle musimy znaleźć miejsce gdzieś do tego. To jest, nie za bardzo wiem, gdzie to można by było zrobić, no ale dobra. No ta moja wyspa wygląda bydacko przy tej, co jest tutaj. No ale ona też ma o wiele mniej czasu, no ale przynajmniej ma mega dobre laboratorium, nie da się ukryć, nie? Więc tutaj to jest aktualnie najlepsze laboratorium, jakie kiedykolwiek zrobiłem w Minecrafcie, naprawdę, no. I tutaj ta krowa jeszcze, która pilnuje wejścia do wrót. Dobra, lecimy tu. Zabierzmy to wszystko, bo musimy to wszystko zostawić na dole, nie ma co tego trzymać tutaj ze sobą. Musimy to gdzieś na dole zrobić, żeby nikt nam tego nie zabrał, w szczególności tej Witherowej róży, no bo ona jest dosyć rzadka, tak mi się wydaje. Tam nie możemy tego zrobić, musimy to zrobić gdzieś indziej. Czekajcie, myślę gdzie, powinniśmy to schować, tu może schowajmy to, o nie, woda, o nie, no niestety, tutaj tego nie zrobimy, ponieważ to tam będzie widoczne, o kur, co ja zrobiłem, czekajcie, tutaj tak, dobra, no trudno, musimy to póki co zostawić w jakiejś skrzynce, którą postawimy sobie na przykład, prawda, no nie wiem, tu postawmy tak, jak to było, w jakiej kolejności, woda, łza gasta, kryptonite było tu, Witherowa róża, chociaż nie wiem, czy jej nie musimy zasadzić, ale chyba nie. Czekajcie, zobaczmy, jak to było. Uzaga, stawi derą skryptonite, oko Endu. Okej, czyli brakuje nam już tylko dwóch. Tu zostawmy też to. Weźmiemy to, damy tak, żeby to było wiadomo, od czego to jest. No i mamy ładnie to posegregowane, no i ładnie. Czyli już brakuje nam tylko dwóch rzeczy. Najważniejsze, żeby nikt tutaj nie przyszedł i tego nie ukradł. No ale wydaje mi się, że to laboratorium jest wyjątkowo dobrze chronione, więc tu nawet alarmy mamy. Więc... wszystko działa perfekcyjnie, nie ma co ukrywać. Dobra, w każdym razie to by było na tyle w tym odcinku. Dziękuję wam bardzo za oglądanie, widzimy się na następnym odcinku już jutro o godzinie 19:19, gdzie mam nadzieję, że uda nam się zdobyć i oko Endu, i to Venominium, albo przynajmniej zlokalizować, gdzie to Venominium może być. I wydaje mi się, że jeżeli Dave nie będzie chciał nam go oddać, będziemy musieli go ukraść.